Zbawiłeś mnie, gdy grzeszny był, za cenę swojej krwi. Wskaż mi drogę, po której mam iść, bądź oparciem, gdy trudno będzie mi. Gdy zmęczony będę pracą dnia, spraw, bym przy Tobie trwał. Duk in altum. To nie jest lekcja łaciny. Napisałem te słowa, ponieważ są bardzo ważne. Skąd je znamy? Z Ewangelii według świętego Łukasza. Króciutki fragment, pozwólcie. Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z tych łodzi i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z nich, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębię. Właśnie te słowa duk in altum oznaczają wypłyń na głębię. Co się wydarzyło? Kiedy Szymon Piotr wypłynął na głębię, złowił tak wiele ryb, że sieć zaczynała się rwać. I od tamtego czasu słowa te w różnych kontekstach są używane. Pozwólcie, że napiszę pod łacińskimi słowami tak samo i polskie, żeby nam to wszystko się utkwiło. Wypłyń na głębie. Teraz już wiemy, że wypłynąć na głębię można tylko razem z Jezusem. Gdy tak się zastanawiamy, pozwólcie, że jeszcze fragmencik przeczytam, co się stało z Szymonem. Gdy Szymon Piotr zobaczył, co się wydarzyło, przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A Jezus mu powiedział: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Wypływasz na głębię? Duk in altum. Za cenę swojej krwi. Wskaż mi drogę, po której mam iść. Bądź oparciem, gdy trudno będzie mi.